Kurczę, blade! Super! Wygląda niesamowicie i szaleństwo w oku się tli. Będzie mój, mówię ci. What? O Jezu! Odpalił wrotki od samego początku. Tutaj pięknie, fanka! Już, pięknie. No podpis na dekolcie. Zobaczcie, jak my do siebie pasujemy, a i target wiekowy. Hello, how are you? Ja oh my God! Brawo! Nie macie wrażenia, że Michał, oprócz tego, że genialnie, on jest starszy niż ten w oryginale. Naprawdę super, super. Chociaż mogłoby być więcej oddechu. I am old. Bardzo proszę, kto by chciał? Kto by nie chciał? Wielu! To zaczniemy od Kasi. Michał, po prostu szał. Jestem naprawdę powalona twoim fantastycznym performance, twoim genialnym wokalem w tej piosence, twoim powerem rockowym, charyzmą. Mam wrażenie, że to jest naprawdę najlepszy Steven Tyler, jaki zaśpiewał w naszym programie. Ja myślę, że nawet oryginał by się, nawet oryginał mógłby się, musiałby Michał, się mocno napracować, żeby szał. Dorównać. Dla wiesz? Mnie po prostu szał. Michał szał! Kacper! Żeby się zmierzyć z taką postacią, trzeba połączyć niezwykły kunszt i taką precyzję wykonania, bo tu były i trudności wokalne, intonacyjne, i złapanie tej barwy, i utrzymanie tej chrypy, a jednocześnie trzeba znaleźć w sobie iskrę szaleństwa, którą on ma. I tego moim zdaniem nie da się zagrać. I tyś to w sobie dzisiaj znalazł. Umiałeś połączyć właśnie to szaleństwo z ogromną precyzją. Chyba na tym zakończę swoją recenzję, bo tu już nic więcej nie trzeba dodawać. To było znakomite, naprawdę, wybitne. Bardzo dziękuję. A też? Ktoś, kto się podejmuje tego i jest w stanie udźwignąć, to jest tak, Michał Meyer i...
Nie wiem, kto jeszcze w tym momencie. Są takie utwory, kamienie milowe w historii tego programu. Mówi się o Mateuszu Dziółko, Filipie Lato. Milestones. I ja myślę, że to jest jeden z tych występów, który dojdzie do tych... Philip Summer. Milestones, jak to set my friend Piotr. No, Michał, jeszcze raz wstanę, naprawdę kawał dobrej roboty. Brawo. Wow, thank you so much.